Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych nie zwalnia tempa. No, jeszcze wczoraj byliśmy w Mysłakowicach na wspaniałym festynie, wspaniałym pikniku na święcie Mysłakowic. Bardzo się cieszę. Cały dzień byliśmy i wspieraliśmy organizatorów jako współorganizatorzy. Czyli oprócz takich imprez plenerowych, imprez sportowych i imprez kulturalnych, oczywiście bardzo dużo kładziemy nacisk, bardzo duży kładziemy nacisk na działalność naukową. Mimo że nie musimy, ale mamy taką chęć, żeby w ramach naszej drogi do Uniwersytetu Karkonoskiego rozwijać się również naukowo. Chciałam przede wszystkim powiedzieć, że praktycznie wczoraj zakończyła się międzynarodowa konferencja, której byliśmy współorganizatorami. Konferencja dotyczyła właśnie, przeczytam, International Conference of Data Analytics and Management. I dotyczyła najważniejszych i tych najbardziej palących problemów świata. Była to konferencja międzynarodowa, byliśmy organizatorami, współorganizatorami. Jeśli chodzi o publikacje, to będziemy publikować w Springerze, a Springer to najwyższej światowej sławy wydawnictwo. Także bardzo prestiżowa publikacja będzie z tej konferencji, w której byliśmy współorganizatorami. No a dziś bardzo interesujące spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu w Indiach, dlatego że, ponieważ mają bardzo podobne do naszych kierunków i fizjoterapia, i pielęgniarstwo, i języki obce, i bardzo na wysokim poziomie kierunki techniczne, no to chcemy nawiązać współpracę, żeby doskonałą myślę, okazją dla naszych studentów był wyjazd w ramach wymiany Erasmus+ do Indii. I dzisiaj właśnie dopinaliśmy to porozumienie. No jesteśmy z tego bardzo dumni i zadowoleni, dlatego że dzisiaj właśnie dowiedziałam się od przedstawicieli tej uczelni, że na przykład studenci nasi będą mogli w ramach stażu wyjechać na pół roku do Indii, albo ich studenci będą mogli przyjechać do nas. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, nie tylko dla naszych studentów, ale i w ogóle dla naszych mieszkańców Jeleniej Góry. Będziemy mieli wspaniałych gości z Indii. Przecież to wielka, wspaniała kultura. Hello friends, I'm Professor Sandeep Sancheti, Vice Chancellor of Marwari University in India. I'm also the former President of Association of Indian Universities, New Delhi. Greetings to everyone. Our aim for this visit is to establish bilateral relationships with the State University of Applied Sciences at Jelenia Góra. Pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry. Celem dzisiejszej wizyty jest rozpoczęcie międzynarodowej współpracy Uniwersytetu Marwari z Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. It's a very important goal. What do you expect from the Karkonosze University of Applied Sciences? There are lots of things which we can do under this framework. Research exchanges, student exchanges, faculty exchanges, apply for programs for joint funding under Erasmus+, and then various other laboratory and other development activities can be taken. Dużo rzeczy chcielibyśmy razem wspólnie zrobić. Przede wszystkim naszym celem jest wymiana studentów międzynarodowa, wymiana wykładowców, podpisanie umowy w ramach programu Erasmus+, różne przedsięwzięcia naukowe, może napisanie wspólnych artykułów, no i skorzystanie z wspaniałych laboratoriów, jakie ma ten uniwersytet i Uniwersytet Marwari. When do you think the cooperation would start? Yeah, first of all, we will sign a memorandum of understanding, MOU, between both the university, between Marwari University and KPSW Palan University, within 1 month of time, in terms of all exchanges, what we have discussed for faculty exchange, for students exchange, for Erasmus+, and other scientific proposal. And then after, maybe in the month of winter, if both the university will agree, then we would love to visit in the month of winter. And same vice versa, we want to invite students from KPSW University, Poland, to our university at Marwari University in the state of Gujarat. Similar way, we want to invite
faculty members of KPSW Poland to Marwari University to teach and to provide platform to our students at MU. And similar way, our faculty members also would like to visit KPSW University Poland, and they will provide the platform in terms of teaching learning process, in terms of English languages, in terms of physiotherapy, in terms of nursing and other courses. Pierwsze, co musimy zrobić, to podpisać umowę o współpracy. Między innymi umowę o współpracę w ramach programu Erasmus+. Myślę, że za miesiąc te wszystkie działania powinny się zakończyć. Mam nadzieję, że w miesiącach zimowych ponownie odwiedzimy Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i przedstawiciele Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych odwiedzą Uniwersytet Marwari. Chcielibyśmy również zaprosić wykładowców KANS, żeby może na platformach online poprowadzić zajęcia ze studentami Marwari University i odwrotnie, żeby wykładowcy z Marwari University przeprowadzili jakieś zajęcia online dla studentów KANS. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby to była współpraca w zakresie nauki języków oraz w zakresie przedmiotów medycznych, takich jak fizjoterapia czy pielęgniarstwo. Dzisiaj nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Marwari w Indiach. Chcielibyśmy wspólnie zorganizować szkołę letnią na terenie naszej uczelni. Również chcielibyśmy, żeby między naszymi uniwersytetami powstała więź współpracy w ramach programu Erasmus+, czyli wymiana kadry, wymiana pracowników administracji oraz wymiana przede wszystkim studentów. Chcielibyśmy, żeby nasi studenci mieli okazję pojechać do Indii i również tamci studenci, żeby przyjechali do nas. Mamy podobne kierunki kształcenia, języki, kierunki medyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo oraz ETI. W związku z tym był to nasz naturalny wybór, ponieważ te kierunki są bardzo podobne. Wydaje mi się, że możemy się bardzo dużo nauczyć od naszych kolegów z Indii, gdyż oni mają dużo większą liczbę studentów. Nasza uczelnia stale się rozwija. Niedawno dostaliśmy zgodę na prowadzenie kierunku psychologia i chcielibyśmy dalej się rozwijać i dalej prowadzić nowe kierunki kształcenia oraz prowadzić współpracę z większą liczbą uniwersytetów.